Witajcie moi kochani, witam was w moim kosmosie, z tej strony kosmitka Klaudia. Kochani moi piękni, witam was na tarasiku. Dawno mnie tu nie było, w ogóle dawno mnie nie było w naturze. Tak, odkąd zaczął się ten lockdown, to jakoś tak nie wychodzę zbytnio. Zaszywam się w domu, pichcę, gotuję, nagrywam filmiki, czytam książki, kurczę, i różne inne rzeczy słucham. Ciągle tylko jest poszerzanie tej wiedzy, ale lubię to, powiem wam, lubię poszerzać swoją wiedzę, bo później fajnie wszystko się łączy w fakty, nie? Znaczy w fakty, łączy się po prostu w całość. No i wszystko po to, żeby poszerzyć świadomość, żeby żyło mi się lepiej, nie? Ale tak, w dzisiejszej kamerce chciałam sobie trochę pogadać na temat tego, co możemy zrobić już dziś dla mamy Ziemi, dla naszego domu, dla planety, żeby żyło nam się lepiej, no kurczę, dla nas, dla naszych dzieci przyszłych, dla tych, którzy będą mieli, którzy mają, po prostu dla naszej przyszłości, tak, dla tej nowej Ziemi, która będzie czysta, wolna od jakichś śmieci i jakiegoś zanieczyszczenia. Także zapraszam do posłuchania. Więc tak, kochani, zacznę od tego, żeby może to takie pierwsze, żeby po prostu kupować mniej rzeczy. Jak wiadomo, rozmiary naszej kochanej mamy Ziemi są ograniczone, dlatego im mniej będziemy kupować zbędnych rzeczy, tym lepiej. Po prostu kupujmy to, co jest nam naprawdę potrzebne. To się też tyczy mnie, bo ja nie powiem, że zawsze jest tak, czasami idę na zakupy i o, to by mi się przydało, o, tamto i kupuję. Później nagle tak na takim robociku, nie? Taki robot się włącza i kupuje to, a później sobie myślę, po co ja to kupiłam, nie? Ale głównie to są rzeczy, które ja i tak zużyję. Już nie wyrzucam jedzenia, tak jak to było kiedyś, jak czegoś po prostu nie zjadłam, to było dobra, wyrzucałam, nie? A teraz już nie ma takiej opcji, żebym wyrzuciła jedzenie. Chyba że mi już po prostu się naprawdę tak przeterminuje, bo kupiłam jakieś owoce na promocji, to nie z mojej winy, czy coś takiego. Nie? No. Kolejna rzecz to taka, żeby zawsze mieć przy sobie butelkę wielorazowego użytku. Jak wiadomo, teraz jest ciepło, lato, słonecznie, chce nam się pić i czasami nie mamy tej wody przy sobie, tak, czy jakiegoś innego napoju. Idziemy do sklepu, kupujemy tą małą buteleczkę plastikową. Nie dość, że zaśmiecamy mamy Ziemię, to jeszcze przy okazji taka buteleczka, gdzie jest powyżej chyba 15 stopni Celsjusza, ona wydobywa jakieś szkodliwe substancje, więc nie dość, że zaśmiecamy planetę, to jeszcze no, trujemy siebie jakimiś niepotrzebnymi, szkodliwymi substancjami. Ja to mam taki zawsze mały termosik z sobą, który fajnie w lato mi trzyma chłodny napój, że jest chłodny, a w zimę taka ciepła herbatka jest długo ciepła, także polecam każdemu kupić sobie taką buteleczkę. No i tak, no, czy to samo tyczy się takiej wody do picia. Ja to kiedyś, to chyba było jakieś jeszcze półtorej roku temu, kurczę, ile ja kupowałam wody mineralnej, nie? No bo tak, a, bo nie napiję się wody z kranu, no bo fluor. Jak się okazało, ta strona tutaj w Londynie, w której ja jestem, nie fluoryzują wody. To samo chyba w Polsce, nie jestem pewna, ale gdzieś tam ostatnio wyczytałam, że właśnie oni, nie wiem, czy to prawda, pewnie będziecie wiedzieć lepiej, czy jest ten fluor w tej wodzie, czy nie ma tego fluoru. Wiadomo, fluor nam szkodzi i źle działa na naszą przyszynkę. Ogłupia nas i zwapnia naszą przyszynkę. To nie jest dobrze, no ale to chyba każdy, większość przynajmniej wie. I tu tak też właśnie pasta bez fluoru, nie? To tak na marginesie. No i później zaczęłam pić właśnie sobie wodę szungitową. Taki szungit to jest taki naturalny filtr. Też trzeba uważać, jaki szungit się kupuje. Musi być dobry. No i taka woda możesz sobie...
naprawdę jest, po prostu tak smakuje taka woda szungitowa. Muszę właśnie chyba znowu zacząć sobie robić szungit. Można też jakieś wrzucić kryształki, kamienie, kwarc, czy kwarc różowy, czy jakieś inne, żeby sobie ta woda miała właściwości, kurczę. Też można wodę strukturyzować, nie? Zamrozić, później odmrozić. No ale to nic, no ja teraz póki co mam wodę filtrowaną, taką z takiego filtra. Nie wiem, chyba powinnam to też zmienić, bo tak, no wiadomo, to jest takie, żeby po prostu pozbyć się tej chemii z tych rur. Jeżeli są rury, wiadomo, jeżeli jest jakieś nowe budownictwo i rury są jeszcze piękne i czyste, to taka woda kranowana daje się do picia, bo nie jest tam w środku zagrzybiona, czy nie ma jakichś tam różnych bakterii, nie? No ale jak już jest stara kanalizacja, no to nie polecam pić takiej wody z kranu. Zresztą to można poczuć po smaku. Tutaj u mnie ta woda z kranu niestety się nie nadaje do picia, bo jest od razu taki inny smak. No, to tak. Przechodzimy do następnego. To jest też dla tych wszystkich smakoszy kawy, którzy lubią sobie wypić kawkę taką z takiej, wiecie, kafejki pyszną, żeby mieli też przy sobie swój kubek. Również wspomagamy, tak, wspomagamy tutaj nasze kochane drzewa i przy okazji też właśnie w większości kafejkach jest tak, że tam chyba jest, przynajmniej tutaj w Londynie, zawsze jakiś zwrot, taki delikatny rabat za to, że się ma ten swój kubek, tak, i nie zużywamy ich produktów. Także to też polecam sobie kupić taki właśnie własny kubeczek. Wiadomo, czasami się zdarza tak, że jesteśmy na bo ja tak jak ja nie piję kawy ogólnie, ale czasami mi się zdarza, że nagle mi się zachce, nie jestem gdzieś na mieście, albo mi się napiła kawy, no to wtedy nie mam tego swojego kubka, no i kupuję taką kawę, no ale raz na jakiś czas, to wiadomo, nie? No, to tak, kolejna taka rzecz to, żeby właśnie starać się naprawiać rzeczy, które się zepsują, nie? A nie kupować nowych, no bo to też zaśmiecamy gdzieś tam planetę. Ja to tak mam zawsze, nie? Jak się coś zepsuje, dobra, kupię nowe, nie? Większość ludzi chyba tak ma, jak się coś zepsuje, to kupujemy nowe. To taka ten... Kolejna rzecz to, ja tu w ogóle mam tak, wydrukowałam sobie, żeby o wszystkim pamiętać, kurczę, bo później, no, coś mi zawsze umknie, nie? Detergenty, tak, fajnie jest produkować, robić sobie swoje jakieś własne detergenty, no ale jak wiadomo, no, nie każdemu się chce. To nie jest mój etap, ale myślę, że to wszystko przede mną. Albo po prostu kupować produkty od firm, które już mają, które są eko dla nas, dla środowiska, wegańskie, i mają tą butelkę, która się nadaje do recyklingu, tak? Którą można ponownie przetworzyć. To taki mały kroczek. Nie wiem, czy jest jakaś taka aż duża różnica cenowo, chyba nie ma. I myślę, że warto po prostu już zacząć wspierać takie firmy. No bo kurczę, no trzeba gdzieś wyrzucać te śmieci, nie? Jak widzę na przykład gdzieś tam jakieś filmiki, jak w oceanie pływa mnóstwo tych śmieci, tych butelek i tych worków plastikowych. I czy gdzieś jakieś, kurczę, na plażach jest sterta śmieci, to sobie myślę, kurczę, no trzeba coś z tym zrobić, nie? To jest z winy człowieka, więc od nas zależy i to jest nasza powinność. My powinniśmy zacząć już to po prostu zmieniać małymi kroczkami, bo to nie są jakieś wielgachne rzeczy, które potrzebują wielkiego takiego effortu. Nie wiem, jak to się mówi po polsku. No takiego, no nieważne. I no, po prostu trzeba coś zacząć robić, moi drodzy. Tak,
kolejna rzecz. No to jak już jesteśmy przy takich naturalnych ekoproduktach, no to fajnie też na przykład szczoteczkę do zębów mieć. Ja mam elektryczną, ale zamiast takiej plastikowej można używać bambusowej. Jest już tyle teraz produktów takich bambusowych, które są na pewno dużo lepsze dla środowiska, nie? Kiedyś używałam dużo dużo żeli pod prysznic, tak? Wszystko w plastikach. Przerzuciłam się na mydło. I to też polecam zrobić każdemu. Są też również szampony w mydle, szampony w kostkach. Ja jeszcze tego nie stosuję, ale moje szampony już też mają właśnie tą butelkę taką, która się nadaje do recyklingu, także to też polecam. Tak samo kosmetyki. Ja mam swoje kosmetyki. Mówię tutaj o jakichś balsamach czy kremach do twarzy, które sama robię i które są w słoiczkach po jakichś tam, nie wiem, różnych ogórasach czy po czymś, które kupuję w sklepie i tam mam teraz sobie takie kremiki. To też warto już, no, warto, tak, warto robić swoje, najlepiej warto robić swoje, jak nie, no to kupować, tak jak już mówiłam, jak najmniej, żeby było tego plastiku. Fajnie by było, to kolejna rzecz, kupować takie produkty lokalne, warzywa i owoce, tak, lokalnie, czyli ze swojego kraju. No bo jak też wiadomo, importowanie, samoloty, no to też wytwarzają się spaliny, nie? I dlatego ja teraz też przerzuciłam się już na wspieranie tutaj brytyjskich firm, no żeby jak najmniej wspierać ten import. Kolejna rzecz, to będzie właśnie dotyczyła warzyw i owoców. Jak idę na zakupy, to wiadomo, większość owoców czy warzyw jest dalej pakowana w te kurde worki plastikowe, ale jest dużo też takich luzem i fajnie mieć, ja wam tutaj pokażę, mam takie bawełniane siateczki, gdzie kupiłam sobie na eBayu różnych kształtów, więc zawsze mogę sobie tutaj zapakować pomidorki czy coś. Jak idę na zakupy, to samo, nie używam reklamówek jednorazowych takich, tylko mam swoją reklamówkę taką wielorazowego użytku. To też polecam zakupić, no bo pamiętam, kiedyś zawsze był skład tych kurczę wielorazowych jednorazówek, no zawsze się mówiło, dobra, zużyję na śmieci, nie? Kolejna rzecz, ja tego nie stosuję jeszcze, żeby właśnie do swojego śmietnika, żeby swój śmietnik, żeby nie wkładać tam tych worków, tylko po prostu wrzucać normalnie wszystko do śmietnika, tak? Ale tu jest też, wiadomo, więcej roboty, nie? No bo trzeba, kurczę, umyć później ten śmietnik, zdezynfekować i tak jakoś tak. Jeszcze się do tego nie przekonałam. W sumie też może dlatego, że schodzić z tym całym wielkim koszem na dół, wiadomo, łatwiej jest wziąć worek, zawiązać, wyrzucić, nie? Z takim koszem trochę więcej roboty, ale wszystko przede mną, tak jak mówię, małymi kroczkami, nie jestem jakimś ekoświrem jeszcze, który już ma wszystko tak zmieniać. Tak jak mówię, no to jest proces, tak? To jest proces. I tak już w sumie większość rzeczy z tej listy robię. Kolejna rzecz, no to jest taka, żeby albo przejść na wegetarianizm, albo po prostu ograniczyć mięso. Że spożywanie mięsa, no to wiadomo, cierpią zwierzęta, ale też jest szkodliwe. Szkodliwe tak samo jak spaliny samochodów czy samolotów. Wyprodukowanie 1 kg wołowiny generuje emisję 26,6 kg dwutlenku węgla. Serio? Kilogram wołowiny? To naprawdę, albo ograniczyć, no albo zapraszam wszystkich na wegetarianizm i tyle.
Słoneczko pięknie świeci. Tak przyświeca tutaj. Dla tych, którzy mają małe dzieci, ja nie mam, także mnie się to nie tyczy. Fajnie używać takie pieluszki z tkaniny, tak jak kiedyś się używało. Te pieluchy tetrowe, prało się i było fajnie, a teraz mnóstwo tych, kurczę, pampersów. Nie dość, że zaśmiecamy planetę, to jeszcze one są też, mają mikroplastik w sobie, więc nie jest to zdrowe dla dziecka. To tak, co tam jeszcze jest? Dajcie mi spojrzeć w listę. A to jeszcze tak, właśnie, żeby mniej latać samolotem. Tego też się nie stosuje, no bo jak mam do wyboru na przykład polecieć samolotem do Polski, gdzie lecę 2,5 godziny, czy wybrać na przykład dwudniową podróż, no to wiadomo, że wybiorę jeszcze ten samolot, tak. Do pracy, żeby jeździć, to jest kolejne, żeby wybierać właśnie ten rower. Dla tych, którzy mają możliwość, tak jak ja mam możliwość jeżdżenia na rowerze, więc wybieram rower, tak. Jest to dobre dla zdrowia, dbam o swoją kondycję, no i nie zaśmiecam powietrza, tak, nie zaśmiecam mamy ziemi. Także jeżeli jest opcja, że można wybrać właśnie rower, teraz są te, kurcze hulajnogi takie elektryczne, które tak szybko zapieprzają, fajne są. Także też można wybrać mniejsze zło, kochani. Co tam jeszcze? Niech no spojrzę. Zawsze mi jej to mówiłam, nie wyrzucaj naprawiać, to też mówiłam. Tutaj też, żeby starać się właśnie kupować produkty hurtowo, nie? Bo jak kupimy coś hurtowo, no to wiadomo, że będzie mniej tych śmieci, tak? Jakieś tam, nie wiem, makarony czy coś w jakichś wielkich paczkach możemy kupować niż, kurczę, raz na tydzień i tak cały czas kupujemy, a wiadomo, takie makarony czy coś, no to one mają ten plastik, ten worek taki, no średnio, nie? Średnio z tymi workami, kochani. Trzeba coś zacząć zmieniać, no. To mówiłam. Tutaj też fajnie właśnie, żeby kolejna rzecz, żeby wyprodukować swój własny antyperspirant, kochani. Ja używam cytryny już chyba, kurczę, od 4 lat, czy nawet więcej, nie pamiętam, może 5 będzie. Może 5 lat już używam cytryny, polecam każdemu, robi robotę, a czasami nawet już nie używam nic, no to, ale to też wiadomo, jesteś tym, czym jesz, tak? Jeżeli pakujemy w siebie jakieś śmieciowe jedzenie, no to trzeba będzie się go jakoś pozbyć, tak? I toksyny będą wychodzić spod paszek, z nóżek, no, z pupy. Także tak, no. No i też są różne inne antyperspiranty domowe, które można sobie zrobić. Zobaczcie sobie na YouTubie, jak się takie coś robi, czy gdzieś tam na internecie. Wiadomo też używać wielorazowych maszynek do golenia, a nie takiej jednej. No ja używam depilatora, także nie używam takich maszynek. To mówiłam. Kupuj mniej ubrań, korzystaj z second handu. No to ja już robię od jakiegoś czasu. Kupuję po prostu ubrania. Z takie właśnie second handów, nie kupuję już ubrań, znaczy czasami mi się zdarza, ale to bardzo rzadko, zazwyczaj to idę właśnie, pajączek, siema, ej, chodź, po mnie nie ugryź, chodzą po mnie pająki, no ale misiek, idź stąd, no nie, ty, ha, idź tam, sorry. Zszedł czy chodzi po mnie jeszcze? Chyba już zszedł. To też jest wiadomo, jakiś tam jakaś wymiana, tak? No bo ktoś oddaje, ty kupujesz to samo, kto ktoś nosił i to nie jest nowa rzecz. Co tam jeszcze jest? No, mam podrukowane, wiadomo.
lepiej mieć to mówiłam. Tutaj jeszcze jest właśnie, żeby zakręcać wodę podczas mycia zębów. Mamy taki nawyk, że myjemy zęby, nie? I woda leci cały czas. Ja już tego nie robię, znaczy już w sumie nigdy chyba tego nie robiłam, że woda mi leci. I właśnie jak zakręcamy tą wodę, to można aż 5 litrów dziennie, kurczę, zaoszczędzić, nie? No i też wiadomo, brać prysznicę zamiast kąpieli. Fajnie taką kąpiel sobie zrobić w zimę, nie? Ale ja to mam prysznic już nie wiem od ilu lat. Także to też dużo wody możemy zaoszczędzić, kochani, a teraz wody ubywa, także no, fajnie dbać o tą wodę. Dużo teraz się właśnie pojawia, no to już chyba wszystko powiedziałam, co można robić takiego. Jak macie jeszcze jakieś takie pomysły, czy robicie coś, wy piszcie w komentarzach, chętnie sobie posłucham. Myślę, że powstaną już takie technologie, może już są, ale są ukrywane, które właśnie wesprzą tą planetę Ziemię, tak? Że już nie będzie tych, kurczę, tony plastików na plażach czy w oceanach. Będziemy po prostu sobie żyli na fajnej, czystej planecie z czystym powietrzem. Wiadomo, to jest proces, nie? Dużo teraz właśnie ludzi promuje ten minimalizm, żeby mieć jak najmniej rzeczy. To ja też tak, no mówię, małymi kroczkami, coraz więcej rzeczy się pozbywam. Staram się już nie kupować aż tylu rzeczy, nie? Zero waste, jest dużo teraz właśnie takich, też na YouTubie można znaleźć. Zero waste, czyli jak najmniej, żeby wyrzucać, no waste. No, zapomina mi się polskich słów normalnie. Ale się śmiałam kiedyś z tego, ale się śmiałam z takich ludzi. O, kurczę, teraz zapomina polskich słów, a Anglik się znalazł, nie? A teraz mam to samo, no. No ale to nic, kochani. To chyba tyle na temat tego, co już dziś możemy zacząć robić dla planety, dla naszej mamy Ziemi kochanej. No i dla nas, no, przede wszystkim dla nas samych. Tak, to chyba tyle, moi drodzy. Mówię tak, jak macie coś, piszcie w komentarzach w ogóle. Dzięki, że jesteście. Dzięki, że subskrybujecie. Zasubskrybujcie mój kosmos. Dajcie lajki. No, to tyle, moi drodzy. Niech moc będzie z wami. Dbajmy o tą naszą mamę Ziemię. Małymi kroczkami do przodu. Pa!